Witam Was w drugim odcinku podcastu Wypadkowej Przypadku. Ze mną dzisiaj jest Błorej, ja nazywam się Niedźwiedź. Naszym dzisiejszym tematem... No, witam serdecznie, klasycznie. Klasycznie. Dobra, to... Tak, to, że Paweł będzie skakał. Ja skasowałem, więc nie skumają. I to się kameruje. To było w ostatnim odcinku, tylko niestety musiało wylecieć, więc... Sorry, dowiecie się kiedy indziej. Jak się rozwiniemy i Q&A zrobimy, to się dowiecie. Dzisiejszym naszym tematem będą winyl popy od Funko, na ogół Funko, choć też są podróby. I to jest taki problem, choć problem albo nawet może powiedzieć, że na ciekawa sprawa, bo jestem bardzo wielkim zwolennikiem tych figurek, a to kolega szanowny Boare ich nie lubi po prostu. Nie powiedziałbym, że nie lubię, mam taki neutralny powiedzmy stosunek do figurek. Tak, nie lubi. Nie przyzna się teraz. Nie, to nie jest tak, że nie lubię, bo sam kilka posiadam tak naprawdę i są popy, które mi się podobają tak osobiście i są takie, które mnie nie przekonują. A to jak ze wszystkimi figurkami chyba. Z większością, tak jest, chociaż popy są bardzo specyficznym rodzajem figurki kolekcjonerskiej. Dla tych, co nie wiedzą, jak popy wyglądają, stawię w opisie link do zdjęć z fanpage'a, gdzie można zobaczyć przykładowe popy. Chyba na Instagramie też są, więc też stawimy link. Co do popów, ja powiem tak, że zacząłem przygodę z popami w 2017 roku od Gandalfa, którego kupiłem na festiwalu komiksów i gier. Chyba koło 5 dyszek, może 45 zł zapłaciłem za niego. Nie wiem, jakoś bardzo mi się podobał. Sobie, kurde, wezmę i na jednym popie się nie kończy nigdy. No to taki plastikowy trochę krak w pewnym momencie. To jest takie ciekawe zjawisko, te Funko Popy, bo przez to, że są we względnie przystępnej cenie w stosunku do każdego innego rodzaju figurki kolekcjonerskiej, bo średnia cena rynkowa nowego popa, który wyszedł w ramach nowej linii, to jest jakieś około 50 zł. 50, nieraz da się złapać nawet za 40 zł spokojnie jakiś konwentach, różnych eventach. Wiesz, no kwestia oczywiście firmy sprzedającej i tak dalej, jakoś sobie marże i tym podobne rzeczy, ale przyjmijmy średnią wartość rynkową jednego Funko Popa w okolicach takiej, w sensie nowego, z nowej linii, w standardowych rozmiarach, to jest takie koło 50-60 zł w zależności od sklepu. Tak, bo też dużo zależy od tego, co ten pop przedstawia. Na przykład jak jest jakiś nowy film, to wiadomo, że te ceny się wahają na do 55 zł. Ja Shazama kupiłem w tym roku w lipcu albo czerwcu, coś takiego, w sklepie koło Łodzi. I on kosztował 55 zł, co jest ciekawe, że kupiłem też wersję Raptora z dosyć już starego filmu, jakim jest Jurassic Park. I on akurat za 5 dyszek kosztował. I też to zależy od popularności filmu. No wiesz, to są takie... To jedna rzecz od daty produkcji, od tego, czy linia popów się skończyła. Bo to jest tak, to jest ciekawe. Ogólnie Funko sobie wymyśliło bardzo sprytny model handlowy, bo oni produkują figurki, które są w przystępnej cenie dla przeciętnego Kowalskiego, bo średnia cena innego typu figurki, jakiegoś Diamond Selecta, czy czegoś bardziej powiedzmy poważnego, no to już jest powyżej 200. Więc w cenie jednego to takiego Thanosa na przykład, który kosztuje 250, masz 4-5 figurek, które będą ci się tego... Albo jedną dużą. Albo dwie większe, bo tam te większe kosztują około 100. Tak, warto dodać właśnie, że są małe figurki takie około 50 zł, jak już tu ustaliliśmy cenę średnią. I są duże też figurki takie właśnie, co kosztują około 90 zł, nawet do 100 coś. To jest dużo zależy od sklepu i takim przykładem jest na przykład do Godzilla, która mi się strasznie podoba i kurde, marzę o niej bardzo. I Barlog z Władcy Pierścieni też jest bardzo fajną figurką, która kosztuje około 90. Jest jeszcze tego. Jeszcze jest trzeci rodzaj. Ron Weasley jest na przykład na tego, na figurce szachowej, też jest z tych większych. Funko Pop też wypuszcza scenki, gdzie masz dwie figurki, jakiś kawałek dioramki i one też kosztują po 100-150 zł. Tak, właśnie miałem o tym mówić, że są jeszcze takie, które przedstawiają akcje danego filmu, serialu, gry. I wracając jeszcze do tego modelu handlowego, tego co sobie Funko wymyśliło i do tego jaki to jest sprytna rzecz, bo oni wypuszczają bardzo dużo serii
w ograniczonym nakładzie. I przez to dana seria, załóżmy 6 figurek, ma limitowaną ilość sztuk. Nakład się wyprzedaje i potem na rynku wtórnym te figurki, które dla niektórych są, mają wątpliwą wartość estetyczną. Trochę się do tych ludzi zaliczam, bo figurki Funko Pop są bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o wygląd. To wracając do głównej myśli, te figurki zyskują potem bardzo mocno na wartości na rynku wtórnym. Coś, co kosztowało na wejściu 50 zł, potrafi na rynku wtórnym kosztować po 150-200 i jeszcze lepiej, w zależności oczywiście od wzoru i tego, i źródła, z jakiego pochodzą, bo niektóre starsze figurki z Władcy Pierścieni potrafią naprawdę ładne pieniądze kosztować. Jak ktoś, wiesz, bawi się w spekulacje figurkowe. Że kupuje, zabezpiecza i potem sprzedaje za 3 razy tyle. Są jeszcze takie figurki limitowane, typu ostatnio widziałem na przykład Złotego Crusha, albo takie srebrne po prostu całe. No według mnie są paskudne, no cała złota figurka albo srebrna, która jest po prostu innego koloru, jest dla mnie, nie wiem, ja bym nie chciał mieć takiej. No ale wiem, że ludzie kupują i nieraz potem... Wiesz co, akurat te takie chromowane złoto mi na przykład się podoba, bo wygląda to tak przaśnie, bym powiedział. Bogactwo tak? Dla ubogich. W taki prze... Tak, tak, to tak śmiesznie, chociaż nie powiem, widziałem Lokiego w złocie i Loki wyglądał według mnie całkiem okej. Okay. Może to też kwestia... Znaczy nie są złe, ale sam bym nie chciał chyba takie mieć żadne. Może to kwestia kształtu, kwestia ogólnie formy figurki. Może tak być też, racja. Ja osobiście z figurek Pop to posiadam 4. W tym, jedna jest nieoryginalna, to od razu powiem, że jedną kupiłem na AliExpress i nie jest oryginałem. To trochę widać. Pierwsza to był właśnie wspominany Gandalf ze sceny z Khazad Dûm, z mostu. Wielki plus tej figurki jest taki, że ma brud na twarzy, który jest naprawdę na dotyku czuć, że jest czym innym niż normalna farba pokryta w popie, więc to jest wielki plus dla mnie. Może fakturę zrobili, tak? Tak, taką fajną fakturę i naprawdę pod palcem czuć, że fajnie to wygląda. Drugą figurką był... To ja gadam, 5 figurek, nie 4. Drugą figurką był Frodo. I tu jest właśnie coś, co zauważyłem później też w innych popach, że czasami są takie niedoskonałości, typu pod szyją ma takie, że... Jakby trochę plastik się rozwalił minimalnie. Znaczy nie przeszkadza, to normalnie fajnie stoi i ładnie wygląda. Tylko jak się podnieść figurkę i przyjdzie, to dopiero się zobaczy. Trzecią właśnie był ten Nightwing, który nie jest oryginalny i czuć naprawdę z materiału, że jest trochę inny plastik niż wykorzystywany niż w popach oryginalnych. A kolejne dwie to są właśnie Shazam z filmu o tym samym tytule. On ma szyję trochę za długą. Trochę szyję jak żyrafa ma. I Velociraptor w Jurassic Parku, który jego wadą jest fabryczną taki, że jest trochę głowę ma za ciężko, mi się wywala do przodu i Frodo musi go opierać swoją głową. Więc się ładnie stykają. No wiesz, no ja też mam kilka figurek. Mam Groota Świątecznego. Co tam jeszcze ciekawego? Deadpoola takiego leżącego na boku. Deadpoola, bo po prostu jestem fanem Deadpoola, więc sporo mam Deadpooli. Mam Deadpoola w szlafroczku i w kapciach w jednorożce. Jeszcze mam Venom Pula, który był do tego dołączony, w sensie pojawił się w grze Marvel's Contest of Champions. Spidermana w czarnym kostiumie. To jest fajna figurka, bo jest jedną z tych takich wcześniejszych, bo ona była wydana chyba, trzeba byłoby poszukać tak naprawdę, bo jeszcze była, bo tam też ciekawostką zarzucę, że jak Funko zaczynało z produkcją swoich popów, to ich produkcja była właśnie robiona w Chinach. Przez co wiele figurek było bardzo... W sensie zdarzało się, że spora ilość figurek miała po prostu wady. I to takie paskudne wady. I jakiś czas temu się przenieśli z produkcją chyba do Wietnamu? Może zaraz spojrzę na którąś nowszą figurkę, na pudełko, co tu jest opisane. Tak, tak, jest tak, że tego, że starsze figurki są produkcji chińskiej. Patrz, jak się przygotował. A tego, a nowsze już są produkcji wietnamskiej i tam dużo wyższa kontrola jakości jest, jeśli chodzi o tego, o Wietnam. Przez co te figurki są ładniejsze, bo na przykład trafiła się figurka Pop, która się okazała być oryginalnym popem. Harley Quinn z 2006 roku.
Nie, chociaż nie, nie, czekaj. Czekaj, nie, to nie jest 2006, bo popy nie istnieją od 2006, one są po 2013-2014 się pojawiły, trzeba byłoby spojrzeć w internety dokładnie, kiedy się Funko Pop pojawiło. To co znalazłeś. Jako produkt. Ja tu też wspomnę od razu, że Funko nie tylko robi pop, też mam figurkę od Funko Obi-Wana z czwartej części Star Warsów. Kurde, aż pod tytułu nie pamiętam, ojej, jakoś tak lubię Star Warsy, nie pamiętam. No, Nowa Nadzieja. Nowa Nadzieja, rację, matko, już zapomniałem po prostu, no, zdarza się. Z kiwającą głową, taki świecący w ciemności, więc Funko robi też inne figurki. Choć wiadomo, że jak chodzi o jakość, to nie są figurki jak, nie wiem, nie znam firm figurkowych, ale często pewnie na jakichś komentach widzieliście. NECA Diamond Select i cała masa innych. No na przykład, ja nie wiem, nie siedzę aż tak figurka. Ostatnio fajną figurkę widziałem w Rexes Mass Effecta, ale kosztuje ponad 2000, więc sobie odpuszczę, myślę. Widziałeś? Wysłałem tą figurkę? Wysłałem chyba, co? Nie wiem, nie jestem pewien. Wysłałem chyba na modele figurki na Discordzie, na którego serdecznie zapraszam. Tam jest chyba właśnie link do tego Wrexa, ale no ten Wrex jest cudowny. Takie szczegóły, że nawet w Mass Effectie chyba tyle nie było. Spróbujmy opisać, jak popy wyglądają, bo popy mają bardzo charakterystyczny styl. To taki, bym powiedział, karykatura z wielką głową i z reguły z wielkimi czarnymi, pustymi oczami. I bardzo często jest... To u mnie, to ja miałem ten problem, że mnie te... oczy tak trochę zniechęcały do tych figurek, bo to wiesz, takie bez życia, bez duszy, bez niczego. No właśnie nie pamiętam, czy ją przekonam. Pamiętam, że kolega, kiedy sobie Green Arrowa kupił z pierwszego albo drugiego sezonu serialu Arrow, jakoś nie wiem, tak kurde myślałem, a sobie wezmę kiedyś popa, wezmę, co nie. Ale to też tak nie szukałem na siłę, tylko pamiętam, że byłem na festiwalu komiksu i gier i akurat byłem na Wolontariacie, który bardzo polecam, naprawdę szkoła życia, niezło to jest. 3 dni festiwalu, to jest kurde pogrom, jak chodzi o organizowanie. Pamiętam, że miałem godzinkę wolną wtedy i tak chodzę po tych stoiskach, patrzę, popy. Jest Gandalf, patrzę, oh yeah. Jako, że Gandalf jest moją ulubioną postacią z Władcy Pierścieni, no to stwierdziłem, biorę w ciemno. Na szybkości sobie pogooglowałem temat i okazuje się, że Funko Pop o prototypach w 2010 wypuścił linię DC Comics na San Diego Comic-Conie, więc to już tak mamy prawie 9 lat istnienia ogromnej ilości produktów. Co my tu jeszcze możemy o tych popkach pogadać? Powiedz mi. Fenomen wytłumaczyliśmy. Wiesz, no fenomen popów się bierze w sumie stąd, że są przystępne, przystępne cenowo i uderzają w różne grupy tego, grupy odbiorców, bo masz tak, że ja na przykład nie kupię Funko Popa, który jest z Backstreet Boysami, a znajdzie się jakaś wielka fanka Backstreet Boysów, a były takie linie z Backstreet Boysami, bo Funko Popy to nie tylko Marvel, nie tylko Władca Pierścieni czy DC, ale też sporo gwiazd muzyki doczekało się tego, doczekało się swoich... No nie tylko popkultura szeroko pojęta, ale właśnie też gwiazdy różne. Michael Jordan był, muzyki, sportu. Sportu to nie widziałem, ale akurat wiesz, parę tych popów jest też od cholery jakiś Jordan tam ten, w sensie, że chyba jest... Axel z tego, z Gunsów był bardzo popularny. Jest. Dużo da się Freddiego Mercurego spotkać. Szczególnie teraz pod tym, jak był film Bohemian Rhapsody. Tak. No, Jordana widziałem nieraz właśnie. Jordana, kogo jeszcze? Aktorów też da się spotkać spokojnie, choć z aktorami jest wiadomo także trochę inaczej jednak, bo twarz aktora zawsze jest już na tym popie, jako osoby grającej w danym filmie lub serialu. Ale też są normalnie skierowane typowo pod aktorów. Mi się zdaje, że kiedyś widziałem. Jakiego to już nie podam, bo nie pamiętam, jak z nikogo bot wprowadzać. Ale wydaje mi się, że są też normalnie. No wiesz, wracając jeszcze na chwilkę do tego fenomenu, no prostota tych figurek, tak naprawdę prostota tego stylu kupiła sobie po prostu rzesze fanów tak naprawdę i to, co powiedziałem, że tego, że no cena jest okej, okay, no bo jak są dużo ładniejsze figurki, ale przez to, że są ładniejsze, jednocześnie są cholernie drogie, no bo na przykład powiedzmy konkurencyjny powiedzmy produkt, tak, który też wykorzystuje jakby pewne założenia podobne do popów, czyli nendoroidy. Nendoroid jakikolwiek, oczywiście nie tyle jakikolwiek, ale figurki nendoroid, które
są dużo bardziej w tym japońskim stylu super deformed, w tym karykaturalnym stylu, kosztują po od 100 wzwyż. I to też tak w zależności oczywiście od tego, od linii serii i tak dalej. A do tego jeszcze nie do każdego przemówi bardzo japoński styl nendoroidów na przykład. Tak, styl japoński w ogóle jest dosyć specyficzny. A popy w sobie są dosyć uniwersalne. Niby są karykaturą, czyli czymś, co znamy, bo karykatura nie jest nam obca. Pewne cechy są jakby przekolorowane, ale jednocześnie no, są dosyć uniwersalne w swojej prostocie. One są neutralne strasznie, tak. No właśnie. Tak, i od razu wiadomo, kogo przedstawiałem. Jeśli po prostu jesteś fanem czegoś, to od razu rozpoznasz. Bo wszystkie cechy charakterystyczne są uwzględnione tam. No właśnie. Na przykład na tym Frodzie, jak ma miecz, żądło ma, to normalnie napisy są też po elficku tam. Małe, bo małe, ledwo widać, ale są. Więc pod tym kątem są naprawdę bardzo fajne. Jak miałbym podać największą wadę popów, to co wspomniałem, że często właśnie technicznie nie na coś nie pyknie po prostu. Tak mogę to najłatwiej określić. Wiesz, z jednej strony nie są to figurki, które są figurkami premium, no. Nie oszukujmy się, jest to produkt, który ma trafić do jak największej grupy odbiorców, bo to nie jest rzecz za 1500 zł, bo takie figurki są, które są sprzedawane w ilościach bardzo ograniczonych i przez to już na starcie kosztują grube pieniądze, jedną albo i dwie wypłaty miesięczne. I popy są robione też na ilość, tak naprawdę w pewnych momentach masz pewne rzeczy będą się zdarzać. Kontrola jakości też czasami nie wyłapie, bo sprawdza co dziesiątą, co setną sztukę, czy jest ok. Dlatego się zdarzają takie drobne wady. Wiesz, no ja... Z popami jest tak, że one często nad przedpremierą wychodzą. I sprzedają te szczegóły fabularne, to jest najlepsze. Tak, tutaj będzie spoiler, oglądałeś Shazama, czy nie? Jeszcze właśnie nie, ale na A to nie, to nie będę się... spoilerować. Jeszcze nie mam problemu ze spoilerami, czasami spoiler potrafi mnie bardziej zaciekawić i mam ochotę wtedy obejrzeć dany film. A nie, ja nie lubię psuć. Shazam obejrzy, to jest kurde mój ulubiony film tego roku, naprawdę. To mi tak trafił. Ale wiesz, z Kapitanem Marvel było coś takiego, że jak wypuścili figurkę Yon-Roga. Który to był? Postaci granej przez Judah Lawa, gdzie dobra, wokół niego było ta tajemnica, bo nie wiadomo było do końca, czy on nie będzie oryginalnym Marvelem. Tutaj spoilery są jak coś. Uwaga. Powiem tak, no kto by, to trudno nie obejrzeć już do tej pory Kapitan Marvel. Ja wiem, ale lepiej powiedzieć, bo ludzie, widzisz, lubią się sapać o spoilery, więc... Tak, to właśnie dosyć ciekawa sprawa, czy on będzie, czy nie. A to co, coś wydało wtedy, że on nie będzie w tych popach? W sensie on był wypuszczony, tylko że sprzedali informację o tym, kto to jest. A, że tak. I tak, uprzedzili pewne fakty i zdradzili pewien szczegół fabularny. A, to nie wiedziałem. Było coś takiego, może nie tyle, że za dyma zaraz o to była, ale było coś takiego, taka sytuacja. Nie, cicho było o tym właśnie. Bo to wiesz, to poszło po amerykańskim rynku tylko przez chwilę i tyle. Tam błysk był tak naprawdę i tyle. Ale patrz, na przykład grubego Thora to dopiero wypuścili długo po premierze popy. No bo się nauczyli i prawdopodobnie Marvel przycisnął... Ja myślę, że to Marvel, przycisnął tak, temat, bo jakby wyszło... No słuchaj, jakby się pojawiła figurka grubego Thora przed premierą, to wielu fanów mogłoby się... Ale by afera mogłoby było. Się zdziwić, o co to chodzi i dlaczego to chodzi, dlaczego Thor jest gruby. Tak, jak afera przed tym by była. A teraz, a po premierze, jak zobaczyli, jak Chris Hemsworth sobie poradził z tą rolą i jak zaprezentował grubego Thora, który jednocześnie łapał za serce, bo był postacią mocno złamaną, mocno zniszczoną psychicznie, a przy tym uroczą i nawet zabawną w taki niewymuszony sposób, to przez to teraz jest ludziom łatwiej po prostu kupić tę postać, powiedzmy. Ja właśnie chcę kupić, tylko ja chcę grubego Thora z tym, z Mjornilem i Stormbreakerem, a nie tego, co jest. A wiesz co, chyba nawet gdzieś mi się obiło, że tego, że fanko trochę odchudziło grubego Thora, że on wcale taki gruby to nie jest. Ale ty wiesz, na specyfika tych figurek chyba nie da się tak fajnie ubrać tego, żeby aż tak był gruby.
Tak, to z popów, które chcę, to właśnie wspominana wyżej Godzilla, wyżej, wcześniej Godzilla i Barloga, tak to nie mam takiego ciśnienia, żeby kupować. Shazama bardzo chciałem, bo jestem mega fanem tego filmu, a Velociraptora przypadkiem kupiłem, bo akurat miałem za dużo pieniędzy przy sobie. No bogato. Ach kurde, biorę Velociraptora, jako fan dinozaurów. A kolega sobie kupił Wiedźmina z trzeciej części gry. Za chyba 130 jeszcze mu gościu sceny szedł, bo karton był uszkodzony trochę. Ale mega ten Wiedźmin. A to jest w ogóle dla mnie fenomen kolekcjonerstwa, jeśli chodzi o te figurki. Bo są dla mnie to już jest po prostu delikatne ześwirowanie z tym, żeby wiesz, figurkę trzymać w kartoniku i że kartonik jest taki ważny, bo to tego, bo jak już jest uszkodzony, to figurka jest bej fuj. Tak, ludzie mają trochę zboczenia ten temat, którego też do końca sam nie rozumiem. Wiesz, jestem w stanie to zrozumieć i przeanalizowałem to sobie w głowie wielokrotnie i rozchodzi się tak naprawdę o pieniądze, bo w momencie, kiedy kupujesz popa, to trzeba... No tak, nie szkoda w sumie, ale jakbym w Rexa kupił za 2000, też by mi było szkoda. Ale wiesz, no popa kupuje, to jest tak jak z tego, z niektórymi innymi rzeczami. Część ludzi kupuje popy, żeby je sobie owinąć streczem, schować do piwnicy i trzymać jako zabezpieczenie finansowe, jako inwestycja. To się wydaje śmieszne absolutnie, bo patrząc na popy, no kto by pomyślał, ale jak się poszuka starszych popów, które zyskują naprawdę na wartości, no to w momencie, kiedy masz uszkodzone pudełko, to kolekcjonerzy będą kręcić nosem i zbijać cenę. To jest taka przedziwna rzecz przy byciu kolekcjonerem tak naprawdę. Że jak coś jest nowe w folii, nietykane, no to wtedy zyskuje na wartości, chyba że, wiesz, jest cały czas produkowane, no bo na przykład są rzeczy, które są dodrukowywane, a pop raz wypuszczone z fabryki w ilościach x tysięcy czy setek tysięcy sztuk, dana seria jest przez powiedzmy pół roku i koniec. I lecimy z kolejną. No ja pudełka po popach trzymam głównie dlatego, żebym w przyszłości po prostu mógł spakować, jakbym przeprowadzał się, żeby nie miał problemu. Tylko po to trzymam te pudełka. Dokładnie mam tak samo. Ja uważam, że figurki są po to, żeby stały na półce i ładnie wyglądały. No, dokładnie. Powiem tak, wrażenie robi, jak widzę ściankę figurek w prywatnej kolekcji, wiesz, w pudełkach. Bo to robi wrażenie, bo to są naprawdę ogromne pieniądze już zainwestowane w tego, w niemałą kolekcję. Że można byłoby naprawdę w dużo innych ciekawszych rzeczy w sumie sobie kupić. Ale to już jest kwestia prywatna. No ja mam w swojej kolekcji 4 czy 5 sztuk. Nie jestem popświrem, więc nie kupuję ich co chwilę. Nie powiem, pojawiają się czasami wzory, które mi się podobają, które bym sobie kupił prędzej czy później. Raczej później. Jeśli jeszcze będą dostępne, bo ja na przykład jak szukam popów, to takich, które są troszkę mniej standardowe. Ja tak bardziej też przy okazji. Niż to takie, wiesz, zwykłe stojące sobie, tylko wiesz, niektóre z Gwiezdnych Wojen Stormtroopery mają trochę inaczej oczy zrobione, w sensie mają, nie mają tych kolistych, tylko mają w kształcie tak jak wizjery w hełmach i na przykład to wygląda świetnie jako pop. No tak, dopasuje też do filmu całego, więc no, do postaci. No właśnie, w sensie widziałem Stormtroopera z tymi z oczkami popowymi i wyglądał bardzo niepokojąco. Nie pasuje mi też kompletnie. Że to jest aż po prostu straszne. Aż prawie miałem koszmary przez to. A tak zapytam, też można trochę zboczyć z tematu. Jakie figurki jeszcze masz prócz popów u siebie? Czy zbierasz inne figurki, o może tak? Wiesz co, z figurkami u mnie jest tak, że... Nie są to figurki sensu stricte, bo to są modele do składania. Modele Gunpla, to są modele robotów z japońskich animacji. To jest takie coś, że kupujesz sobie zestaw, tak jak kiedyś się kupowało, w sensie dalej się kupuje, niektórzy dalej składają samoloty, czy czołgi i tak dalej. A ja sobie składam roboty i to jest coś takiego. Mam trochę jakichś tam przeróżnych figurek, ale to są takie pierdółki, popierdółki jakieś gdzieś tam znalezione po ciuchlandach, nie są to jakieś wielkie. No i to chyba byłoby tyle, jeśli chodzi o takie kolekcjonowanie czegokolwiek figurkowego. Ja z figurek mam jeszcze dwie z... Jak to się nazywa? Mag zestawu tego dla dzieci, matko, już nie pamiętam.
O, tych to figurek zestawowych, to mam cały komplet Pokémonów na przykład. Nie, no ja mam Glinarowa i Batmana, ale one są tak paskudne, że wiem, że ich nie wezmę ze sobą już nigdy. Ale kiedyś w Biedronce kupiłem za 20 zł fajną figurkę Batmana, taką, no rusza tylko rękami, nogami, nic tam więcej nie zgina. Ale żeby tak stała, to fajnie wygląda. Chyba zdjęcie kiedyś też stawiałem, mogę wstawić tutaj w opisie. Sześciocelowa chyba, A nie standardowa. wiem, nie, ciężko powiedzieć. Co jeszcze? Wiesz co, powiem ci tak, wydaje mi się, że w tym chaosie, mimo że wyczerpaliśmy sporo temat, jednocześnie nie wyczerpaliśmy go do końca, może kiedyś do niego wrócimy, ale chyba na dzisiaj bym proponował powoli zmierzać ku końcowi. Możemy tak zrobić. To może na koniec tak. Co zaproponujesz? Co polecisz może naszym słuchaczom? Tak, na szybkości, nowy Co tam wypis ci od. wpadnie do głowy? Co polecisz? Myślę, że warto. Z jakiejkolwiek kategorii. To nie musi być stricte No związane z tak, figurkami. chciałem polecić, bo dzisiaj przeczytałem pierwszy tom, tak, czy Zimowego Żołnierza. Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz. Wydany przez Egmont chyba w zeszłym miesiącu. W grubej oprawie szytej. Bardzo fajny komiks, bardzo polecam, bo jest. Mimo, że wszyscy wiemy, kim jest Zimowy Żołnierz i tak dalej, bo były filmy, to już jest tak jasne jak słońce, ale fabularnie jest to jeden z fajniejszych komiksów, który ostatnio przeczytałem, a akurat z tego, jeśli chodzi o komiksy, to ze względu na profil recenzencki i pracę z planetą Marvel, to akurat ich czytam trochę sporo ostatnio. Nie będę też wchodził w szczegóły fabularne Zimowego Żołnierza, bo jest kilka zwrotów akcji, których, no, wiedząc mniej więcej o co chodzi, nie, nawet się dałem zaskoczyć. No dobra, to twoja polecanka. Ja z tej strony chciałbym polecić moją ulubioną trylogię gier, jaka tutaj komputerowych, jaka powstała. Jest to produkcji BioWare'u Mass Effect. Pewnie większość grała, jak nie to zagrajcie obowiązkowo. Gra się jak pod kątem graficznym zestarzała strasznie, ale kurde, pod kątem historii, postaci to jest nadal moja miłość numer jeden. Będę kiedyś musiał w Mass Szczególnie Effect. To druga jest część Mass Effecta. to bardzo klasyczna gra i tak myślę, że kiedyś się zbiorę i spróbuję. Oj, zagraj obowiązkowo. Kurde, jak nie pokochasz tych postaci, to nie wiem, no. Idź się zabić czy coś. Nie, no może nie aż tak, ale graficznie się strasznie zestarzała, ale jeśli nie przeszkadza ci grafika, to warto sprawdzić, bo jest bardzo fajna historia, interakcje z postaciami, w ogóle historie tych postaci, co są bardzo fajnie zbudowane w drugiej części, no to jest dla mnie czyste złoto. Polecam, bo naprawdę trzeci raz gram w tą trylogię i więcej. Więcej chcę. Remastera chciałbym dostać, ale elektronicy słyną z tego, że remasterów niestety nie robią. No i tyle, co mogę powiedzieć. Niestety, ubolewam. Serce mi boli. Jak ktoś słucha, ktoś z elektroników, to wiecie, co chcę. Żeby nas słuchali, ciekawe kiedy i za ile lat. Podeślemy tam, co nie. Nagramy wersję angielską specjalnie dla Electronic Arts. Wyślemy do prezesa w kopercie. Ale to wracając, Mass Effect obowiązkowo zagrajcie, warto. A ja polecam tego Zimowego Żołnierza. Naprawdę świetny kawał komiksu i wart swojej ceny. Tak, i dziękujemy za dziś. Ja się nazywam Niedźwiedź, ze mną dzisiaj był. Barej, jak zwykle. Tak, i może następnym razem będziemy trochę większej ekipy, jak się uda. I może lepiej trochę poprowadzimy temat, może kilka tematów ruszymy w ciągu jednego podcastu, bo jak wiecie, cały czas pracujemy nad formą i treścią. Może się Drugi odcinek, więc wiecie, o co chodzi. staramy się wyjść najbardziej profesjonalnie, jak się da, ale czasami się nie da. No i mamy dosyć luźną formę, o to chodzi nad No tym. właśnie. To do usłyszenia w takim układzie. Do usłyszenia, do następnego razu. Cześć.